Mimo że zazwyczaj nie zwracam uwagi na okładki rozdziałów, to tym razem aż szkoda byłoby ją pomijać, bo ile w poprzednim, po głównych wydarzeniach widzieliśmy, jak Saitama wykonuje zwykłe przysiady trzymając wieżowiec, tak tym razem na okładce zabrał się za dźwignięcie sztangi z dwoma czarnymi dziurami, ale oczywiście jest to element czysto humorystyczny. Natomiast dzisiejszy rozdział także nie należy do nudnych, ponieważ dowiemy się, jak postępuje trening Kinga, który pragnie zdobyć siłę i własne umiejętności, aby uniknąć bycia bezużytecznym bohaterem, oraz przyjrzymy się roli, jaką Saitama odegra na jego drodze do osiągnięcia siły. Na tym jednak nie koniec wrażeń z dzisiejszego rozdziału, ponieważ przekonamy się także, jak ucieczka Rovera, a zatem psa łysego mężczyzny, wpłynie na dalszy rozwój wydarzeń. Zatem przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi i nie przedłużając już, przechodzimy do właściwego omówienia 192 rozdziału. Ten natomiast rozpoczyna się w dojo Silverfanga, gdzie King prosi emerytowanego już bohatera, aby uczynił go silniejszym. Jednak starzec nie rozumie intencji Kinga, będącego przecież piątym bohaterem S-klasy, a także określanego najsilniejszym człowiekiem na Ziemi. Dlatego pyta mężczyznę, dlaczego ten chce stać się silniejszy, skoro zdobył już moc nie mającą sobie równych. Będący w bluzie zmartwiony King starał się powiedzieć, że nie o to mu chodzi, ale jego słowa szybko przerwał Silverfang, odnosząc się do swojej przeszłości, gdzie z nietykalnego zbira jego życie potoczyło się w innym kierunku, a on stanął przed decyzją, jak wykorzystać swoją moc. Dodając przy tym, że początkowo podobnie jak King, myślał o staniu się tak przytłaczająco potężnym, by zanegować całe zło na świecie, ale to po prostu niemożliwe. Po czym emerytowany bohater wspomina, że jego uczeń, a później łowca bohaterów Garo, miał podobny tok myślenia, ale ostatecznie zakończyło się to jego porażką. Dlatego tłumaczy mężczyźnie, że bez względu na siłę, jedna osoba nie zdoła utrzymać pokoju, po czym pyta Kinga, czy w obecnych czasach, gdy potwory są najaktywniejsze w historii, jego zdaniem silni powinni skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności przewodzenia słabszym od siebie, tak jak robią to chociażby w dojo, tym samym proponując bohaterowi przyłączenie się. Jednakże mężczyzna w bluzie odparł, że Silverfang go nie rozumie i z wyraźnie zmartwioną miną kontynuuje, że nie ma na myśli rzeczy o tak wielkiej skali, a jego problem jest znacznie mniej skomplikowany, ponieważ wszystko, czego chce, to ze słabego stać się silniejszym. Po czym z przekonaniem mówi, że daleko mu do bycia silnym mężczyzną, za jakiego wszyscy go biorą, i już ze znacznie większym stresem głośno stwierdza, że to wszystko jest po prostu wielkim kłamstwem, a on jest totalnym słabeuszem. Słyszący to Ciaranko i pozostali uczniowie dojo są w totalnym szoku, a chłopak jako wielki fan Kinga kolejno pyta, czy te wszystkie niesamowite historie, które przypisuje się Kingowi, są po prostu kłamstwem. A tych, jak się okazuje, jest naprawdę sporo, ponieważ piątemu bohaterowi S-klasy przypisuje się chociażby wzlecenie w niebo z ładunkiem wybuchowym, mogącym zniszczyć cały układ słoneczny i wrzuceniem go w czarną dziurę. Jedyne, co mi się kojarzy z tą sytuacją, to eksplozywne ataki Garo z pierwotnej linii czasu, które Blast przenosił ponad linię chmur, ale szkopuł w tym, że po cofnięciu czasu przez Saitamę do tych wydarzeń w ogóle nie doszło, dlatego jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jakoś błędnie zinterpretowane ataki Garo, które oślepiły wszystkich lub zupełnie inne wydarzenia, które zostały mocno podkoloryzowane. Zresztą to tylko początek niesamowitych plotek krążących o Kingu, bo w końcu Ciaranko wspomina o historii, w której najsilniejszy człowiek na Ziemi strącił z nieba lecące meteoryty, zmieniając przy okazji linię czasu. Ba, chłopak nawet wspomina o tym, że niektórzy najwyraźniej myślą, że większość mitologii zapowiadało narodziny Kinga. Następnie wraz z innymi uczniami Silverfanga, Ciaranko chciał wiedzieć, ile z tych historii było prawdą, wspominając kolejną plotkę o tym, że King używał księżyca jako worka treningowego, zostawiając na nim więcej kraterów, co już akurat może być odniesieniem do walki z Saitamą i Borosa, kiedy to łysy bohater będąc na księżycu odbił się od niego tworząc większy krater. Ostatecznie jednak mam wrażenie, że większość takich historii o piątym bohaterze S-klasy powstało za sprawą bujnej wyobraźni jego młodych fanów, ale mogę się oczywiście mylić. W każdym razie wracając, Silverfang każe przestać swojemu uczniowi i zwraca się do Kinga, że najwidoczniej więcej jest takich, którzy postrzegają go jako perfekcyjnego, ale nie powinien czuć się zmuszony do sprostania tak wygórowanym oczekiwaniom. Po czym emerytowany bohater dodał, że może być dumny ze swojego poczucia odpowiedzialności, ale też nie może mierzyć się ze wszystkim samodzielnie i powinien zdać się na swoich towarzyszy ze Stowarzyszenia Bohaterów.
Ponadto Silverfang wyraził ulgę na reakcję zwanego najsilniejszym człowiekiem na Ziemi, zaznaczając, że im ktoś jest silniejszy, tym jest bardziej świadomy swoich słabości, przynajmniej dopóki pamięta, że istnieją nieograniczone możliwości rośnięcia w siłę. Po tych słowach King w desperacji powiedział, że to, co próbuje powiedzieć, nie jest nawet w tym samym wymiarze, mając oczywiście na myśli skalę problemu. Na jego nieszczęście zostało to całkowicie inaczej zrozumiane i chwilę później Silverfang wysłał bohatera do swojego starszego brata, który siedząc na kilku ułożonych na sobie skałach powiedział, że po wyjaśnieniach młodszego brata nie rozumie, czemu go do niego wysłał, ponieważ bohater mógłby trenować z nim całe życie, a i tak nie osiągnąłby upragnionej mocy. Po czym zademonstrował, że jego technika nie jest oparta na kontratakach jak w przypadku Silverfanga, a jest o wiele bardziej zabójcza, po czym wyskoczył, a następnie zmiażdżył swoimi pięściami skały, na których stał, które rozpadając się ujawniły, że brat Silverfanga wyrzeźbił gładki pionowy filar, co wprowadziło zwanego najsilniejszym człowiekiem na Ziemi w osłupienie. A starzec dodał już tylko, że pewnie nie interesują go tak tanie bądź brudne taktyki. Z czym King się krótko zgodził, co zirytowało starszego mężczyznę, ale końcowo zdecydował się to zignorować i napisać bohaterowi list polecający, gdzie miałby wziąć udział w ćwiczeniach Qigong, które zgodnie z nazewnictwem miało odnosić się do perfekcyjnego opanowania sztuki kontroli energii życiowej, co jak powiedział starzec miał pomóc mu uspokoić żądzę krwi, a zatem zdecydowanie King nie został dobrze zrozumiany. Pojawienie się piątego bohatera S-klasy zrobiło jednak sporo zamieszania, w docie do którego otrzymał list polecający, a lider tego przybytku był przekonany, że nie będą w stanie pomóc mu rozwinąć ostatecznej techniki, dlatego został skierowany do grupy nastawionej na walkę, którą sami nazywali niebezpieczną. W końcu w ich sali treningowej walały się kije baseballowe, a ring został wykonany z drutu kolczastego. Jednak gdy w drzwiach pojawił się King, przywodzący na myśl chuliganów byli przerażeni, sądząc, że czołowy bohater został tu wysłany, by ich zmiażdżyć, ponieważ według ich wiedzy, piąty bohater S-klasy miał coś wspólnego z pokonaniem Garo, który dawniej zniszczył ich dojo. Dlatego zaczęli się tłumaczyć, że od tego czasu się zmienili, a młody mężczyzna z bandażami na rękach dosłownie błagał, by King nie wpadał w szał, proponując, że znajdą dla bohatera lepsze miejsce. Zaś King dość szybko zaczął wzbudzać strach wśród innych mistrzów sztuk walki, którzy czuli, że nie posiadają odpowiednich zdolności, by go uczyć, a niektórzy byli nawet tak przerażeni, że chcieli mu wręczyć znak swojego dojo oraz ostrzegali swoich uczniów, by nie próbowali z nim nawet walczyć. Natomiast im więcej różnych mistrzów spotkał King, tym pojawiało się więcej plotek, jakoby bohater był tu na polecenie Stowarzyszenia Bohaterów, a nawet podejrzewano, że jest częścią spisku, mającego zdestabilizować konkurencję, prezentując swoją potęgę. Ostatecznie King po wszystkich próbach był wielce rozczarowany, ponieważ gdzie nie poszedł, nikt nie próbował go nawet wysłuchać, a co dopiero przyjąć, zastanawiając się, w jak przesadzony sposób jego fałszywy wizerunek bohatera musi być postrzegany przez innych. Teraz, gdy zachodziło już słońce, King został skierowany głęboko w góry do jaskini, która uchodziła za ostateczny poligon, w którym trenują wszyscy ci, którzy chcą przekroczyć swoje własne granice, chociaż mistrz z bliznami, który wybrał dla niego to miejsce, polecił mu się tam udać także dlatego, by znajdował się z dala od jego dojo. Natomiast gdy piąty bohater S-klasy dotarł na miejsce, zaczął wołać osobę, z którą miał się spotkać, ale gdy tylko przyjrzał się mężczyźnie z zapadniętymi powiekami i prawie łysą głową uciekł w przerażeniu, myśląc, że właśnie zobaczył mumię, co skojarzyło mu się z jednym z kiedyś oglądanych anime. Przez co myślał, że to ten rodzaj treningu, który można zakończyć tylko jeśli znajdzie się rozwiązanie swojego problemu, a takie poświęcenie to nie było coś, na co się pisał. Chociaż tak naprawdę, w momencie gdy wciąż uciekał, okazało się, że mumia, którą spotkał, była w rzeczywistości śpiącym starcem, który nawet nie zauważył bohatera. Jednak to nie koniec zmartwień najsilniejszego człowieka na Ziemi, ponieważ na swojej drodze spotkał także potwora Manako, którego przez prędkość pomylił z niedźwiedziem, po czym pospiesznie wrócił do kwater Stowarzyszenia Bohaterów i na miejscu granic z Saitamą zwierza mu się ze swoich dzisiejszych przeżyć. Lecz łysy bohater jest sfrustrowany, że mimo wykonania w grze pełnego combo, to zostaje z łatwością zablokowane przez wzdychającego bohatera S-klasy. King jednak w dalszym ciągu dzieli się swoim smutkiem, że za każdym razem, gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, kłamstwa o nim robią się jeszcze większe. Przez co nawet myśli, że nie zostało mu nic innego, jak dać się ubić potworowi, zanim inni odkryją, kim naprawdę jest i będą się nad nim znęcać, po czym zakrywając twarz ręką zaczyna płakać.
No to Saitama, ostoja współczucia i zrozumienia, mówi, żeby po prostu poćwiczył, po czym rozległ się dzwonek do drzwi, a łysy bohater zastanawiał się, czy to jego uczeń Genos. Na co bohater w bluzie pyta łysego mężczyznę, czy jego uczeń dalej mieszka w pobliżu po przeprowadzce, na co ten odparł, że owszem, ponieważ wprowadził się tutaj po wyrzuceniu innego bohatera, bo jak pamiętacie z poprzednich rozdziałów, Genos w zasadzie zmusił Forte do opuszczenia mieszkania, gdy tylko dowiedział się, że ten mieszka blisko jego mistrza. A krótko po tych słowach Saitama dodał, że Genos zaszedł tak daleko, mimo iż jedyne czego może go nauczyć to trening mięśni, a jednak Cyborg bierze to całkowicie na poważnie, co podejrzewam miało być swego rodzaju motywacją dla Kinga. Natomiast gdy Saitama otwiera drzwi, zamiast swojego ucznia widzi Fubuki, proponującą mu dołączyć w zamian za dobrej jakości wołowinę, ale łysy bohater po prostu zamyka jej drzwi przed nosem, przerywając siostrze Tatsumaki w półsłowa, czym kobieta była poirytowana, a Saitama jakby od niechcenia pyta, czy dalej szukają członków, dodając, że zamiast polegać na innych, powinna sama zacząć działać. Fubuki była jednak zdziwiona, mówiąc, że nie ma zamiaru polegać na łysym bohaterze, ale to po prostu dobra okazja, ponieważ od teraz planują zmienić swoje zasady, aby wszyscy członkowie tej grupy dążyli, aby dostać się do klasy A. Zaś zapach wołowiny musiał niezwykle skusić Rowera, ponieważ w jednej chwili złapał ją w pysk, a Fubuki zastanawiała się, co jest z tym psem, próbując bezskutecznie wraz z kompanami odebrać mu paczkę z jedzeniem. W tym momencie siostra Tatsumaki nawet zastanawiała się, czy gdzieś go nie widziała, ponieważ kiedyś faktycznie zmierzyła się z Rowerem w większej wersji, ale wychodzi na to, że nie pamięta już tego tak dobrze. Niemniej Saitama podziękował za poczęstunek dla swojego psa, a po tych słowach wszyscy odpuścili małemu potworowi, który zdawał się teraz bardzo szczęśliwy. Natomiast na pożegnanie z Fubuki i jej grupą Blizzard, łysy mężczyzna powiedział, żeby następnym razem przyniosła więcej przysmaków. Ale Rover widocznie nie chciał tyle czekać, ponieważ jak się okazało, podążał za tymi, którzy go nakarmili i nie zgubił ich nawet, gdy auto jechało 100 km na godzinę i wszyscy dotarli do siedziby. Gdzie, jak się okazało, pojawił się potwór, z którym grupa Blizzard nie mogła sobie poradzić, czego nie można powiedzieć o biegnącym za nimi psiaku, który pojedynczym atakiem pozbył się zagrożenia. Tym samym został ponownie nakarmiony najwyższej jakości wołowiną i oficjalnie stał się członkiem drużyny, a zatem grupa Blizzard zyskała zdecydowanie najsilniejszego udomowionego psa, który z czasem niewykluczone, że powróci do swojej dawnej siły na poziomie smoka, a zatem zagrożenia dla wielu miast. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.